Jestem ciekawy, co by pomyślały te wszystkie instagramerki, które są takie wyemancypowane i ładne. Bo to też nie jest tak, że od pierwszego dnia jest w ogóle magia. W moim wypadku tak nie było, ja potrzebowałem czasu. No, mówię jak jest. Teraz widzę, że naprawdę, no. A to, co za chwilę zobaczysz, to myślę, że jest swego rodzaju forma odpoczynku. Szczególnie jeżeli się siedzi całymi dniami za komputerem, jak to ma miejsce w moim przypadku. Ja się powoli zbieram do tego koszenia i tak sobie myślę, teraz jeszcze wyglądam w miarę, chociaż mój strój jest taki drugiej jakości, wiadomo, do koszenia trawy. Ale jestem ciekawy, co by pomyślały te wszystkie instagramerki, które są takie wyemancypowane i ładne. Ja zaraz taki ładny nie będę. O czym dzisiaj? Dzisiaj o tym, jak odpoczywam, bo takie pytanie również zadaliście mi na Instagramie i pozwolę się do takiego pytania odnieść. A to, co za chwilę zobaczysz, to myślę, że jest swego rodzaju forma odpoczynku. Szczególnie jeżeli się siedzi całymi dniami za komputerem, jak to ma miejsce w moim przypadku. Więc taki ruch, jakikolwiek, nawet przy koszeniu trawy, który może wydawać się wysiłkiem, dla mnie jest swego rodzaju odskocznią. Tym bardziej, że mam ten oto sprzęcik, który przed chwilą gdzieś tam widziałeś. O, tak. Co to jest? To są słuchawki budżetowe za 70 zł z AliExpress na Bluetooth. Wkładam do uszu, nie szkoda mi ich, bo są tanie. Zarąbiście grają i porównywałem ostatnio z AirPodsami, które są 500 zł, to ile będzie? No, nie wiem, prawie 10 razy droższe, 8 razy droższe. No to dałem radę. I jak się zgubi albo zniszczy, to na jednej już nawet zdążyłem stanąć i działa dalej, więc niezniszczalne. Świetne do słuchania audiobooków i książek. Ja teraz słucham Mit Przedsiębiorczości i jak słucham tę książkę, jestem na 7 rozdziale, no to trochę jakbym słuchał o sobie. Zobaczymy, jak się to dalej rozkręci. W ogóle swoją drogą polecam książkę. Wracam za moment po pierwszej turze przekoszenia, więc pewnie trochę bardziej kolorowy. A żyłka mi się skończyła, więc jest pierwsza przerwa. Z tymi moimi dziwnymi, może nie wyglądają za pięknie, ale spełniają swoją funkcję. Taką mają mieć. Słucham książki Przedsiębiorczości, to już wspominałem, polecam, taka pozycja. Utwierdzam się w tym, słuchając jej dalej. Jak ja odpoczywam? Ja jestem takim, już chyba o tym wspominałem w którymś z vlogów, dość specyficzną osobą, bo ja lubię odpoczywać tak aktywnie, w sensie aktywnie. Nie lubię siedzieć i się patrzeć na przykład, nie wiem, w telewizor i przełączać jakieś ukryte prawdy i inne rzeczy. To mnie nie powoduje, że ja odpoczywam. Nie pracuję też cały czas, ale lubię na przykład robić kursy. To jest trochę dziwne, bo kursy jakby nie było, mnie w jakiś sposób rozwijają i siłą rzeczy te kursy są o biznesie. Ale ja się wtedy dobrze czuję, jak je robię, odpoczywam wtedy, to jest dla mnie fajne. Książka jak najbardziej też, ale no w sumie tak, jak mam wolny czas, to zdarza się, że usiądę z książką i coś poczytam, ewentualnie posłucham. Do słuchania raczej staram się znaleźć jakiś pretekst, jak na przykład teraz, nie? Mam tam trawkę do koszenia. Dzieci tu biegają. Mam trawkę do koszenia, no to jest świetne dla mnie, bo ja a, muszę to zrobić i tak, b, mogę jeszcze posłuchać. Także w ogóle super, bo z jednej strony odpoczywam, nie pracuję w firmie, a z drugiej strony jeszcze dodatkowo mogę się czegoś nauczyć, więc słuchanie, czytanie, słuchanie przede wszystkim w takiej sytuacji tak. Czytanie to jest też coś, z czego korzystam, raczej w weekendy, jak już. No i tak, także tak trochę przewrotnie. Ale to nie koniec, bo to jest dopiero jedna z jakichś tam kilku aktywności, które robię odpoczywając. Następne pewnie przy kolejnym braku może paliwa albo żyłki. Jak ja jeszcze odpoczywam? Spotykam się ze znajomymi. To jest ciekawe. Ciekawe. No, nic nadzwyczajnego. Zdarza się nie spotykać ze znajomymi. I to jest bardzo, myślę, istotne, że w sumie to wy widzicie jakieś 10 minut mojego życia codziennie. Kilka razy w tygodniu na Instagramie, gdybyśmy w to wrzucili Instagrama, to na Instagramie też widzicie te kilka sekund, więc widzicie najczęściej to, co ja chcę wam pokazać, nie? Więc ja jakiś czas spędzam u znajomych. To nie jest tak, że pracuję non-stop, ale zdarza mi się pracować faktycznie czasami trochę zbyt długo. Ale staram się to w jakieś inne dni odbijać. No na przykład w czwartek po sprzedaży kursu poszedłem do kuzyna żony, mieszka naprzeciwko i w sumie siedziałem u niego za 2 godziny. I to tak w godzinach porannych, bo on teraz ma problemy zdrowotne z ręką. No i siedzieliśmy tam, gadaliśmy z godzinę, zagraliśmy sobie tam ze 2 mecze FIFA, także tak, jestem aktywnie grającym FIFA. Może będzie kiedyś okazja z kimś z was, może z tobą akurat,
zmierzyć się w tę grę. Myślę, że nie idzie mi najgorzej. Tak. Ale gramy, że tak powiem, stacjonarnie. No, nie wiem. Myślę, że to jest fajne dla mnie przynajmniej. Taka fajna odskocznia. A szkoda, że znowu przed ekranem. Natomiast wprowadza to element rywalizacji. Można sobie pogadać, spędzić fajnie czas. Więc to jest, myślę, kolejny taki punkt, w którym ja odpoczywam. Granie ze znajomymi to jest gwiazdka. Bo samemu rzadko mi się zdarza. Zdarza mi się gdzieś tam... Jestem wielkim fanem Assassin's Creed'a, nie? Tej serii. Zdarza mi się grać na komputerze samemu, ale nie chcę tego robić z prostego względu, bo jak się wciągnę, to nie będę myślał o firmie i pracy, tylko o tym, żeby skończyć grę. Więc to jest takie trochę oszukiwanie samego siebie, no i próba oszukania systemu, nie? No i chyba najważniejszy element mojego odpoczynku to jest czas z rodziną i z synem. Ja bardzo sobie cenię takie momenty właśnie spędzenia czasu z moją żoną kochaną i z moim kochanym synem. To jest dziwne bardzo, jak ludzie mi mówili, że to... I pewnie część z Was, którzy nie mają dzieci, nie do końca może to zrozumiałem. Ja miałem z tym na przykład duży problem, że to naprawdę jest fajne, że to naprawdę daje dużo radości. Dopiero jak mi się ten syn urodził i trochę pobyłem z nim, bo to też nie jest tak, że od pierwszego dnia jest w ogóle magia. W moim wypadku tak nie było, ja potrzebowałem czasu. No, mówię jak jest. Teraz widzę, że naprawdę, no jak posiedzę z nim, to jest fenomenalne. Takie małe rzeczy, nie wiem, jakiś spacer, że on się śmieje, że sobie pokopiemy w piłkę na tyle, na ile w piłkę może umieć kopać 15-miesięczne dziecko, ale to daje naprawdę masę radości. To jest jedna rzecz, no i druga taka rzecz, która myślę jest też istotna. Ja mam jeszcze na szczęście rodziców i mam też dziadków i to też jest fajne, że ja mogę z nimi posiedzieć, porozmawiać. Czy nawet pograć w piłkę, wliczając w to syna, czyli gramy trzema pokoleniami. To jest fajne, na tyle, na ile to jest gra w piłkę, wiadomo. Natomiast to dla mnie jest fenomenalny czas. Ja prowadzę dziennik i wpisuję zawsze jedną linijkę, za co jestem wdzięczny i tam właśnie lądują takie aktywności jak spacer z synem, czas z rodzicami, czas z żoną, no bo uważam, że dla mnie to jest najważniejsze, bo kiedyś pewnie będę leżał na łożu śmierci, to raczej nie będę żałował, że pracowałem za mało. Pewnie będę, jak już, to pewnie będę żałował, że mogłem więcej czasu spędzać z rodziną. Jestem w sumie też trochę, może narcystycznie to zabrzmi, ale jestem dumny z siebie, bo jak mam wolny czas, to staram się go jednak spędzać z rodziną i uważam, że no kurde, fajnie. Wnioskowałbym, że może tak nie być, ale jednak mam taką chęć spędzać z nimi czas. Strasznie to brzmi z moich ust, ale tak jak mówię, ja jestem bardzo specyficzny i taki bardzo nakierowany na rozwoje i inne rzeczy i mógłbym pewnie, gdybyśmy podeszli do tego książkowo, myśleć, że w sumie najważniejsze to jest praca. A okazuje się, że jednak nie, że jednak ta rodzina dla mnie jest naprawdę jest kluczowa i lubię z nią siedzieć. Dobra, bo się rozgadałem i chyba trochę za szczerze, ale mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko. No i działka numer 2 prawie ogarnięta, to jest miejsce, w którym czasem sobie czytam książki i tak a propos odpoczywania. I tak sobie myślę, jakie mam jeszcze formy odpoczynku, chyba ostatnio są wyjazdy. Zdarza nam się z żoną i z synkiem gdzieś wyjechać na weekend, jak jeszcze nie mieliśmy synka, jeździliśmy też w szerszym gronie znajomych, natomiast teraz raczej w mniejszym. Normalne mamy dziecko, więc teraz to troszkę inaczej wygląda. Natomiast to jest fajna odskocznia faktycznie od rzeczywistości. Można się wyrwać, no i wtedy już tak naprawdę się od tej pracy człowiek odepnie, no bo ja staram się też nie włączać social mediów, jak jestem gdzieś na urlopie. Urlopie mam na myśli takim wyjeździe. Czasem się zdarzy, ale to nie jest taki nakład pracy, jak w sytuacji, kiedy jestem w domu i ciągnie mnie, żeby tam coś grzebnąć, nie? I fajne jest też połączenie moich wystąpień. Ja czasem jeżdżę do różnego rodzaju miast w Polsce, czy Wrocław, czy Łódź, czy Katowice, czy tutaj gdzieś w Krakowie, to też jest fajne. Jest to co prawda wyjazd do pracy, natomiast daje mi to też jakąś tam dozę odpoczynku, bo bardzo często, jeżeli mam jakieś wystąpienie, zabieram też rodzinę i idę na to wystąpienie. Wiadomo, to wystąpienie tam trwa jakiś czas, jakąś część dnia poświęcam na to wystąpienie, ale często zostajemy w tym mieście 1 czy 2 dni z żoną i to też jest, można by było powiedzieć, no jest to odpoczynek, połączony można by było też rzec z pracą, więc myślę, że taki złoty środek. I chyba to tyle, jeżeli chodzi o odpoczywanie. Nic więcej nie przychodzi mi do głowy, nie chcę wymyślać na siłę. No, także chyba myślę, że tak raczej bym powiedział, odpoczywam nadal produktywnie. Nie lubię tak siedzieć i się patrzeć w sufit. Nie zdarza mi się raczej. W sensie, no taki jestem. Tu nie chodzi o to, że to dobrze czy to źle. No, chodzi o to, że po prostu tak mam i tak sobie działam, więc nie wiem, czy bym to jakoś oceniał. Po prostu tak jest. No i w sumie tyle ode mnie. Trawa wykoszona już prawie. Jeszcze tylko jeden pasek przejechać.
czysty tam to nie jestem za bardzo, ale tym się nie przejmujemy. Zaraz skoczę do kompania, będzie cud mi do szyszki. Ja Ci dziękuję za Twój czas. No i co? Jedziemy, nie? Jestem ciekawy, jak Ty odpoczywasz. Masz ochotę, napisz w komentarzu. Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Trzymaj się, hej!